Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Shio, ze mną jest Dayson, czyli Dawid, innymi słowy. I jesteśmy w Rzymie. To jest kolejny odcinek podróży Shio. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać, dlatego że to, co teraz chcę wam pokazać razem z Dawidem, jest naprawdę monumentalne, jest bardzo wielkie. Także mam nadzieję, że będziecie mogli się skupić na tyle, aby zrozumieć to całe miasto. No cóż, to może pozwolimy Dawidowi się przedstawić i powiedzieć coś na temat samej budowli, samego miasta. No tak, witajcie wszyscy. Tutaj na początku się znajdujemy w Koloseum. Koloseum nie mogliśmy tak zbytnio robić, tak jak powinno być, no niestety, ale to jest jedynie Minecraft i musieliśmy troszeczkę sobie pokombinować na przykład z tymi siedzeniami. No niestety, ale było troszeczkę ciężko z nimi zrobić. Najgorszy błąd, jaki zrobiliśmy na początku, to było taki, że zacząłem sam budować ten koloseum. Wybudowałem już do końca, okazało się, że jest jeden błąd w jednym klocku. No i niestety musieliśmy wszystko usunąć i z powrotem jeszcze raz to robić. A naprawdę to było 7 godzin pracy w tym. Powiem ci, że znam ten ból, wielokrotnie też tak miałem. Wiesz co, ja bym proponował, żebyśmy podlecieli do tamtej budki, co tutaj jest. Tutaj rozumiem, siedzi główny boss tego wszystkiego i sobie spogląda na te pojedynki na dole, tak? No tak, tak, właśnie dobrze myślisz. Tutaj właśnie się przesiedział Cezar i tutaj inni, co razem z nim siedzieli. No to świetnie, dobra, czyli jak widać, te elementy historyczne także są zachowane, jest generalnie bardzo ładnie. I chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że gramy na teksturkach Roamcraft, czyli tych, które są przeznaczone właśnie do tej budowli. No i to tyle. I będziemy chyba przechodzili gdzieś dalej, nie? Czy tutaj coś jeszcze jest wartego do pokazania? Może lochy, co pod spodem będziemy mieli. Okej. Okay. Możemy coś na dół. Dobra. Po prostu tędy wejść. Tutaj z tyłu. Aha, z tyłu, okej. Okay. Znaczy z każdej strony możemy wejść tam. No rozumiem. Ja tu generalnie jestem pierwszy raz, tak jak wy, drodzy widzowie, także w sumie ja też nie wiem za bardzo, jak to działa. Także myślę, że Dawid nas tutaj oprowadzi ładnie, jako budowniczy. I jeszcze chciałem wspomnieć, bo w sumie powinienem o tym powiedzieć na początku, że oprócz Dawida budował tutaj jeszcze Semtek i Petros, których bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Okej. Okay. No tak. To tutaj mamy coś takiego jak... no może niekoniecznie jak więzienie, czy coś takiego. Po prostu były źle, pomyliłem się. Po prostu te przesiadywali ci, co mieli walczyć. Mhm. A tam jeszcze na dół zejdziemy może całego koloseum, to pokażemy to te lochy, tam gdzie byli przetrzymywani oni wszyscy. Okej. Okay. I to jest, to po środku to jest jakaś winda, coś takiego? Co to jest? W sumie to tylko taka ozdoba jest. Aha, rozumiem. Nie miało nic do rzeczy. Rozumiem. Okej, okay, a jak się stąd wychodzi z tych lochów tutaj? No z tych lochów też, że tak niezbyt pomyśleliśmy o tym, żeby wyjść, no i niestety, chociaż może i to mogłoby posługiwać jako winda. No będzie to tak wygląda, bo nie mieliśmy zbytnio takich planów, jak w środku wszystko to wyglądało, no niestety musieliśmy sami to wymyślać. Mhm. No okej, okay, dobra, wtedy fajnie. Takich zdjęć jeszcze nie ma. I tutaj byli przetrzymywani, to takie niby łóżka, już nie chcieliśmy łóżek minecraftowych dawać, tylko po prostu dawaliśmy takie... No fajnie, fajnie. Myślane. Generalnie widać taki klimacik tego Rzymu całego, widać, że to jest spore i że no czuć taki klimat, nie wiem, jak ktoś oglądał serial Rzym, który bardzo serdecznie polecam, to myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie. Może wspomnisz o konkursie, który chcecie organizować tutaj właśnie? No tak, chcemy właśnie zrobić konkurs, ponieważ na początku chcieliśmy udostępnić całą tą mapkę, no ale niestety mamy tutaj troszeczkę roboty mieliśmy. Tu było kilka miesięcy pracy w tym wszystkim, wszystko poukładane tak, żeby to wszystko współgrało ze sobą. Tak więc postanowiliśmy po prostu zrobić konkurs, gdzie będzie, a jak widzisz tam jeszcze przerwę, może jednak stąd wyjść. Niestety tędy nie szedłem, mógł jeden z naszych budowniczych po prostu to dorobić w trakcie. Aha, no oczywiście coś jest. No i tak, dokończę, będzie po prostu można wejść na nasz serwer dla pierwszych 3 osób, no i żeby wygrać ten cały konkurs po prostu będzie można zrobić, czy będzie trzeba zrobić pixel art,
coś o naszym kanale, żeby po prostu było związane z naszym kanałem. Mhm. Link do kanału będziecie mieli najprawdopodobniej w opisie, albo ewentualnie umieszczę gdzieś w anotacji. No jeszcze nie wiem, jak to będzie, ale cóż, no teraz wyszliśmy z tego Koloseum i widzicie tutaj teraz uliczki Rzymu. Tutaj kolega Dawid mówił, że oni głównie nie wzorowali się na jakichś szczególnych planach, tylko po prostu budowali to spontanicznie, czyli w sumie jeszcze większe gratulacje dla nich. No i co tutaj mamy? Ja się przebiegnę tak po tych domkach jakichś, po budowlach. Co tutaj jest w ogóle? W sumie to tylko taki jest, jakby to powiedzieć. To też taka dodatkowa ozdoba do tego całego pomieszczenia. Taki ozdobnik, rozumiem. Tak, tutaj nie wszystkie domki mają nasze nazwy w ogóle. Po prostu robiliśmy to, nie sugerując się nazwami i tak dalej. No rozumiem, dobra, fajnie. Okej, okay, no to rzeczywiście, domki są całkiem klimatyczne. Mimo, że w sumie jakoś majestatycznie z zewnątrz nie wyglądają, ale to jest w sumie normalne, bo to są jednak zwykłe domki. Chociaż ja osobiście powiem ci, że zrobił mi je nieco wyższe, chociaż ten akurat jest całkiem w porządku. Okej. Okay. No okej, okay, to może teraz pójdziemy do tego budynku, co jest na prawo. Mhm. Okej. Okay. Tutaj to będzie... czy tutaj jest coś takiego jak Sejm? Tu też można będzie zobaczyć jakie cele więzienne, to może najpierw pójdziemy do cel. Mhm. No, fajne. No, takie małe cele na jedną osobę. A co tutaj na dole jest? Tam tylko jest światełko, po prostu żeby niezbyt oświetlało, ale też żeby nie było za ciemno po prostu. Aha, okej, okay, rozumiem. Dobra. No, czyli są cele. Tutaj mamy te szławy. Aha. O, rzeczywiście. Wszyscy przesiadywali. No, a tutaj stał ten, co był sądzony. Aha, czyli taki sąd, rozumiem, dobra. Tak, właśnie. No, fajna sprawa, rzeczywiście. Widać, że budowali się to z pomysłem i generalnie wszystko rzeczywiście współgra ze sobą, tak jak mówiłeś. No, także w sumie całkiem nieźle wyszło. No tak, a jeszcze tutaj dodam, że tutaj siedział ten, co po prostu sądził, czyli sędzia po prostu. Mhm. Który sędział tamtego, co tutaj stał. Rozumiem. Aha, w ten sposób. No i rzeczywiście jest... tutaj nie ma tej barierki takiej, nie? Że można tutaj normalnie wejść, to po pierwsze, a po drugie sędzia chyba lepiej widzi bez tych takich murków, nie? To całkiem fajna rzecz, rzeczywiście. Okej, okay, a tutaj wokoło, rozumiem, są siedzonka, tak? Dla widowni? Tak, właśnie, dobrze myślisz. Okej, okay, dobrze. Gdzie ty jesteś? Gdzieś mi uciekłeś. Tutaj, bo ja latam. Aha, okej. Okay. No dobra. No to co, lecimy gdzieś dalej, czy że tutaj coś jest do pokazania? Nie, to już nie. No dobra, to prowadź dalej. No, ciekawie jestem, ile w sumie zajmie nam obejście całego Rzymu, no ale w sumie im dłużej, tym lepiej, bo to pokaże, ile czasu na to zmarnowaliście. No, może nie zmarnowaliście, ale ile czasu poświęciliście na to wszystko. To się w jakieś tunele wpakowałem. No, sporo, naprawdę. Przejdziemy tutaj też kawałek, bo trzeba dojść do wyjścia. Mhm, okej. Okay. No, w sumie całkiem spora budowla, kolejna zresztą. I to rozumiem, budowaliście tylko we trzech, tak? Czy były jeszcze osoby jakieś pomagające? Nie, to na początku budowaliśmy w trzech, później jeden niestety przestał budować. Mhm. I zaczęliśmy wszystko we dwóch budować. Później pod koniec, jakiś miesiąc przed zakończeniem, trzeci się dołączył i postanowił z nami po prostu dokończyć to wszystko. Aha, dobra, okej, okay, w porządku. No, to możemy chyba lecieć dalej. No tak, chciałem jeszcze dodać, że wszystkie domki, które są tutaj, chcieliśmy po prostu ozdobić, żeby nie było tak, że są puste czy coś. Mm-hmm. Tu mamy akurat jako coś jak księgarnię, chociaż w sumie dużo takich jest księgarni. Mm-hmm. No rozumiem, okej. Okay. Fajna sprawa. No bo chcieliśmy też coś takiego zrobić, żeby po prostu każdy domek był inny. Mm-hmm. No i widać, że każdy domek, każda budowla spełnia swoją funkcję, także jest rzeczywiście bardzo fajnie. Okej, okay. No tak. Czekaj, ja tylko chciałem zobaczyć, co tutaj jest, bo tutaj też jakaś... co to w ogóle jest? Musisz mi powiedzieć, bo... Już wchodzę. Tutaj jakieś... Tutaj? Wyrwa. Coś takiego jakby był, nie wiem, sklepik taki, chociaż sklepów takich, jako takich nie było wtedy, no ale coś... No ale tak jak mówiłem, że tutaj w dużej mierze też pracowała wasza wyobraźnia i to w sumie jest całkiem też fajne, nie? No tak. Zawsze właśnie. Jak autor daje coś od siebie, to też jest fajnie, bo tutaj w sumie ta budowla nie ma jakoś szczególnie odzorowywać tego wszystkiego, tylko ma po prostu pokazać wasze wyobrażenie tego Rzymu, prawda? Mhm, no tak. No i to jest fajne. Okej, okay, dobra. Jako tak też tak patrzyliśmy po prostu, żeby sprawdzić ile jest w ogóle Rzymu tak w internecie, też sprawdzaliśmy to całego Rzymu jako tako nie ma, czyli tak jakby jesteśmy pierwsi, którzy wybudowali cały Rzym. No, to bardzo fajnie. Znajdowaliśmy budowle takie pojedyncze, gdzie niegdzie były, na przykład Koloseum sam był, czy też Panteon sam.
No rozumiem, dobra. No tak, tutaj to jest coś w stylu księgarni, jak widać. Mam kilka książek. Jest coś takiego. W ogóle wchodzimy chyba do jakiejś kolejnej dużej budowli, nie? W sumie nie zwróciłem uwagi od zewnątrz. No tego... No, okay. W związku z tym, to nie jest aż taka dużo. No dobra, to możemy wchodzić. Okej. Okay. Hops. Coś wpadłem do jakiejś wody. Co tutaj mamy? Okay. Jak zobaczysz później, mamy też port, ale tak to portu zbytnio nie było w Rzymie, no ale niestety mieliśmy tutaj wodę blisko, więc musieliśmy coś wymyślić, tak więc postanowiliśmy zrobić port coś w stylu właśnie rzymskim, tak żeby nie odbiegał od tego wszystkiego. Rozumiem, a powiedz mi, co to jest za miejsce tutaj? To jest jakaś łaźnia, czy coś takiego? No tak. Aha, dobrze myślisz. W sumie jakoś trafiam, nie wiem jak ja to robię, ale jakoś trafiam. No trafiasz. No, to się cieszę, okej. Okay. Gdzieś tam można przejść jeszcze od tamtej strony. Tutaj, o. Ja, jakieś posiedzenie masz tutaj. Nie, przejść to tylko tamtędy można. Aha, okej. Okay. Dobra. Tu też coś takiego jakby... coś do kupienia można, prawda? Tak. Takie szatnie, powiedzmy. No, tak można powiedzieć właśnie. No to co, może stąd wyjdziemy i pójdziemy dalej. Dobra, okej. Okay. No, w sumie ja mówię, jestem tutaj pierwszy raz, także w sumie... tak samo jak wy, jestem tutaj gościem i w sumie bardzo mi miło to wszystko widzieć. Okej, okay. Kurczę, a widać, że ponad całe miasto wynosi się to Koloseum i to jest fajne, kurczę. Kompozycja całkiem ładnie zachowana tego wszystkiego. Okej. Okay. Tak, teraz możemy pójść tam, byliśmy, nie byliśmy. Chociaż czekaj, bo już tam się tutaj pogubiłem. Tak, tu byliśmy, ale tam nie wiem, czy to brama akurat zauważyłeś. Nie widziałem jeszcze tej bramy, także będzie można zaraz zobaczyć. Czekaj, który ja przycisk miałem? Zoom. Z, dobra. I swoją drogą chciałem też powiedzieć, że chodząc ulicami tego miasta ma się wrażenie, że ono jest takie pełne. I to w sumie jest fajne, bo widać, że to jest budowla zbudowana przez człowieka, a nie kurczę, jakieś tam nie wiadomo co. Fajna rzecz, naprawdę. No i tak, w każdej wieżyczce też mamy, tak jak wszędzie, po prostu wejście na górę, tak żeby sprawdzić. Aha, to jest taka baszta, tak? Możesz zobaczyć. Tak, tak. O, kraty tutaj też są. To ja sobie zobaczę tam na górze, okej? Okay? No okej. Okay. No w sumie ciekawy jestem, jak to wygląda z góry. W sumie mam render distance ustawiony na normal, ale myślę, że będziemy w stanie coś zobaczyć z samego miasta. No, a taki fragment. W sumie jak masz jeszcze mgłę włączoną, to się jakiegoś takiego efektu doda. Nie, no mgłę mam akurat wyłączoną niestety, ale wejdę jeszcze... Wyżej. Nie będzie aż tak tego widać. No dobra, zaraz zobaczymy zresztą. O tutaj, na samej górze pewnie będzie widać coś więcej. No, widać, że wokół całego miasta są mury, to też jest fajne. Tutaj kolega wspominał właśnie, że budowali te mury. No, fajnie to wszystko wygląda, naprawdę fajnie ma wyszło. Tutaj niestety widać tylko część tego wszystkiego, ale myślę, że zwiedzimy przynajmniej większą rzecz, ale nie wiem, czy uda nam się zwiedzić całość, prawda? Bo ciężko powiedzieć, czy ta budowla jest, czy te budowle są takie... Znaczy one są po prostu takie liczne, że ciężko będzie nam dotrzeć do wszystkich. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Tak, masz rację, sporo tych budowli jest naprawdę tutaj. I pozostawimy też ludziom, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie, prawda? Który wam serdecznie polecam, bo naprawdę miasto jest warte zobaczenia, także... Cóż, pójdźmy sobie teraz dalej. I teraz w którą stronę mi prowadzić? Co to jest za część miasta? No, tam niedaleko będziemy mieli coś takiego jak chatki rybackie. Coś w tym celu, tam poprawię, jak jeszcze zauważyłeś. Jest coś takiego jak po prostu miejsce wypoczynkowe. Coś w tym stylu będzie. I tak jak już zauważyłeś, dróżki nie są jednolite, po prostu nie są cały czas proste. Tylko po prostu są takie troszeczkę też... Rozumiem. Poskręcane. Tutaj mam rozwaloną troszeczkę drogę, a tutaj jest takie dla zwierząt po prostu. Stajnia, coś takiego, tak? Już tam przez okno próbowałem zerkać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i no, całkiem fajna rzecz. Rzeczywiście kolejna rzecz, która pokazuje. W sumie przydałby się wam tutaj jakiś mod typu Mow Creatures, nie? Który dodaje konie, żeby to wszystko ładnie też wyglądało. Także myślałem o tym właśnie, ale niestety ciężko by było po prostu ich tutaj zespełnić. Rozumiem. Z tym by był problem. No nic, szkoda, ale i no, tak sama budowla jest na tyle fajna, że mało tutaj rzeczy brakuje, uwierzcie mi. No i tutaj coś otwarte, pozwolę sobie to zamknąć, okej. Okay. No, fajnie.
No to lecimy dalej. Okej. Okay. Tutaj mamy właśnie ten budynek taki wypoczynkowy, zaraz do niego wejdziemy. No, czy tymi troszkami się dojdziemy? Mhm. Tak, dojdziemy. No, kręte ścieżki Rzymu. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. No tak. O, to kolejne dwie baszty. Ty też jakieś wyjście z miasta? Mhm, tak. Kolejna brama. W sumie ciekawy jestem, jak wyglądało oblężenie na jakimś serwerze takiego miasta. To mogło być całkiem fajne. Tam coś za tym, za bramą widzę jakieś ruiny lekkie. Czy mi się wydaje? Tam już tylko jest po prostu teren, bo nie robiliśmy jednak tego na płaskiej mapce, musieliśmy wszystko kasować. Przy czym okay. Kilka razy nam serwer skraszował niestety przy takich ilościach usunięć bloków, niestety serwer nie wytrzymywał. Aha, rozumiem, okej. Okay. No to możemy tutaj wejść. Dobra. Tak jak mówiłem, to taki jest bardziej budynek wypoczynkowy, gdzie można było przyjść sobie i po prostu odpocząć. Aha. Też fajną teksturkę dobraliście do tego wszystkiego, bo te obrazy świetnie się komponują do tego wszystkiego. Tak, bo my już budowaliśmy na tym. Aha, no to fajnie. Przed początku. To fajnie. Okej. Czyli mówisz, że budynek wypoczynkowy. Też fajnie wyszło wszystko. Generalnie. Ty też można część miasta, z tego co widzę, zobaczyć z tego budynku. Tam też jakieś pastwiska, coś takiego. Jakieś zagrody dla zwierząt. To jest taka, rozumiem... nie wiem, taka bardziej... taka biedniejsza część miasta? Takie nie wiem w sumie, jak to nazwać. No w sumie też tak można powiedzieć. A jeżeli jak ktoś by się pytał, to tylko jest ozdoba po prostu. Aha. Tego wszystkiego. No dobra, okej. No to gdzie teraz nas poprowadzić, Dawid? No teraz pójdziemy dalej, no zobaczymy, co się natrafi. Dobra, okej. To już tajemnicy, powiedzmy. No dobra. No, to tak myślę, że w 30 minut przejdziemy to miasto w ten sposób i resztę pozostawimy już ludziom, którzy będą mieli okazję wygrać konkurs, okej? Okay? No okej. Dobra. Idziemy bardziej w tą stronę. Okej. Okay. Tu mamy bardziej taki jakby basen, można by było powiedzieć. Mhm. No rozumiem. No, to możemy iść dalej. Dobra. No, naprawdę, bardzo fajnie się idzie przez to miasto. Przyjemnie po prostu, bo z każdej strony jest coś ciekawego, nie? Że możesz się zatrzymać i pooglądać. Postaraliście się, powiem wam. Strasznie się postaraliście. I to jest też masa czasu, nie? Także wielki podziw z mojej strony, w waszą stronę. No, te jakieś fontanny też. Sporo czasu, sporo było na tym spędzone. Tutaj chcę bardzo... O, może tu najpierw pójdziemy sobie. Okej. Okay. Że dobrze wiem, to tu będzie... Tak, tu będzie ratusz. Tam będzie właśnie ratusz. Mhm. No i jak widzisz, wszystkie tam z czterech stron po prostu jest wejście do Rzymu. Aha. Możemy też dostać się tędy, po prostu z czterech stron. I tu mamy cały ten ratusz. No, też duży i ładny. Zaraz zobaczymy, jak od wewnątrz to się prezentuje. No, nasze pierwsze budowle to właśnie był ratusz, co właśnie już trzech budowaliśmy, to Semtek zajął się ratuszem. Ja się zająłem kolosałem, a taki jeszcze jeden, którego właśnie nie podawałem Niku, ponieważ on mało co budował, zajął go może parę dni i zrezygnował. I niestety ja jeszcze musiałem dokończyć całą tą świątynię. Okej, dobra. No i tak, tu mamy ratusz, takie tam książki. Mhm. Kurczak nam to lata. To jest jakiś tron, tak? Czy coś takiego? Bo w sumie nie wiem, co to jest. No, też można tak powiedzieć. Aha, dobra. To taki zbiór wszystkich ksiąg, coś takiego, nie wiem, jakby historię całego wszystkiego, opisywały po prostu książki czy coś. Mhm, okej, dobra. Zależy, jak to interpretuje to. No, taki skarbnica wiedzy, powiedzmy tak, już w ratuszu. Też w sumie pasuje, jak najbardziej, nie? Dobra. I tak, tutaj to już na górze specjalnego nie ma. Ta kura chyba coś co od nas chodzi tutaj za nami. Śledzi nas, zwiedza Rzym. Możliwe. Możliwe. No tutaj jakiś stolik, no całkiem fajna rzecz. Tutaj... A to są jakieś flagi tutaj, tak? Wywieszone? To tutaj kolorowe? Tak. Okej. Dobra. To co, coś tu jeszcze jest? Jakieś wejście gdzieś do podziemi czy coś takiego? Czy można już wychodzić nie. powoli? Nie, już można wychodzić. Dobra, okej. No to powoli się wynosimy stąd. Co teraz nam pokażesz? Teraz pójdziemy do świątyni.
Do świątyni, dobra. Okej, okay, pójdziemy do świątyni. I chciałem powiedzieć też, że dla osób, które wygrają ewentualnie konkurs, znaczy na te osoby czeka jeszcze jedna atrakcja, bo tutaj Dawid mówi, że kończą jeszcze pracę nad jedną rzeczą, o której w sumie nie będziemy wam jeszcze wspominać, i kiedy skończą tą pracę, to będziecie mogli zobaczyć ją w pełnej okazałości już w ramach wygrania konkursu. No właśnie, i tak jak możesz tutaj podlecieć kawałek, to nie wiem, czy zauważysz, to ten budynek, ten budynek wypoczynkowy znajduje się właśnie po dwóch stronach ratuszu. Aha, rzeczywiście. Jest po prostu skopiowany z tej strony. No rozumiem, okej. Okay. Trochę były problemy z tym kopiowaniem, bo to jednak musieliśmy tak samo wszystko zrobić, no ale jakoś się nam udało. Mhm, dobra. Ja sobie już zejdę na ziemię, hop. Okej. Okay. I tak, tutaj jak już wejdziemy do świątyni, to tam na samym... O, tutaj golem nam chodzi. Mhm. I tam powinien być posąg, no ale niestety w Minecrafcie posąg jest trochę ciężko by było wybudować, byśmy musieli trochę większej skali to wybudować, więc postanowiliśmy po prostu obrazy dodać do tego wszystkiego. Aha, rozumiem, okej. Okay. No coś kolega tutaj. Kolega chyba przyjazny. Chyba tak. No to tak, tu już więcej nie ma chyba nic do zwiedzania takiego. Dobra. No, fajna rzecz, powiem ci. Jeszcze tutaj jakbyście zrobili na górze, zobacz tutaj gdzie ja jestem, jakieś takie barierki, ewentualne balkony byście dodali, też było całkiem fajnie, powiem ci. Tak. No w sumie tak. No tutaj bardziej też się wzorowaliśmy właśnie na zdjęciach. No tu też widzę, że właśnie jakieś balkony są takie ewentualne. No, całkiem fajna sprawa. I jeszcze coś chciałem powiedzieć, mianowicie plac tutaj przed tą świątynią, ta droga taka przypomina mi, kurczę, sceny z takich filmów właśnie nie wiem, rzymiańskich, które działy się tam w Rzymie, akcja ich działa się w Rzymie, gdzie na przykład, nie wiem, jakiś cesarz podjeżdżał na rydwanie, gdzieś tam wokół tłum ludzi, naprawdę fajna rzecz. A ten plac właśnie pokazuje to wszystko. Się przypominałem te sceny. A tutaj widzę jeszcze jakieś kolorowe te daszki, to jakiś rynek tutaj jest, czy coś? Tak, rynek właśnie tu będzie. Czy tu jest, a nie będzie. Mhm. Tak, tu jest właśnie rynek. No, tylko ludzi sprawa. Brak. No, bo to tak z tymi NPC-kami jest niestety w Minecrafcie. To jakieś psy widzę się zalęgły. No tak, zwierzęta akurat nie są włączone, tylko co, włączyliśmy potworki. W sumie mogę pomyśleć, żeby je wyłączyć. No, nie ma problemu. Już z nich sobie pochodzą. Dobra, nie będę maltretował tego psa. Tutaj widzę to też może... jakąś drewnianą tą, basztę dużą. Mhm, tak. Znaczy to było bardziej wzorowane na tym, aby to była latarnia morska. No ale jako latarnia to niezbyt chyba wygląda. No ja wiem, ciężko powiedzieć w sumie. Trzeba po prostu... O, tutaj widzę, doszliśmy jeszcze do jakiejś budowli. Tam, myślę, że tak, nie mylę się. Tu będzie coś takiego jak koszary. Aha, o, to też fajna rzecz. Aha, bo to, o, rzeczywiście. To jest ten plac, co ja widziałem, jak przylatywałem tutaj, jak weszliśmy na serwer na początku. To widziałem te jakieś właśnie takie cele do strzelania, coś takiego. No, naprawdę fajna sprawa. Tak. No, taki plac widać. Przypomina mi to z kolei już nie jakieś sceny z filmów o Rzymie, tylko... nie wiem, jakoś z dupy mi to skojarzenie przyszło, ale przypomina mi to Fallouta 3, mianowicie Cytadele, jeśli ktoś grał. Cytadeli były takie... na środku była taka winda dla tego Liberty Prime'a, a po obu stronach byli szkolący się rekruci. No, zapraszam do tej gry, chociaż ona w ogóle nie ma nic związanego z samą mapką tą, w której jesteśmy, ale jakoś takie skojarzenie mi naszło, to stwierdziłem, że powiem. No dobra. Znaczy wiesz, ten co to budował, czyli Semtek, on bardzo lubi gry strategiczne, bardziej takie właśnie... bardziej z tych starszych, tak jak... Nie wiem, czy znasz te Stronghold Crusaders? Kojarzę. To właśnie on bardzo lubi w tym stylu gry. Mm-hmm. Tak więc on... Myślę, że on bardzo się wzorował też na tym. No, rozumiem. No, ale rzeczywiście taki klimacik jest całkiem fajny. A tutaj co jest? Co to jest za... sposób jakiś treningu? Czy to już bardziej służy jako zdoba też. Aha, to też bardzo dużo musieliśmy też właśnie poświęcić na to, aby po prostu coś wymyślić do tego, aby po prostu zapełnić te puste pola. No rozumiem, ale udało wam się, powiem ci, że to wszystko ze sobą współgra wciąż i wciąż. O, bardzo fajna rzecz, okej, okay, czyli koszary mamy w sumie za sobą, chyba że tu coś jeszcze jest do pokazania zaraz. Czy możesz tu jeszcze na górę wejść? No to zaraz skoczymy, tutaj widzę jakieś ognie.
Okej, to jeszcze skoczę na górę. Hops. No kurde, wskakuj, dobra. Dobra, i co my tutaj mamy? O, tutaj też widoczek na dół, też fajna sprawa, to się ceni w sumie, takie... O, i tutaj widok na plac, też bardzo fajna rzecz. Tak, właśnie. No okej, okay, dobra, to możesz prowadzić nas gdzieś dalej. No to możemy pójść teraz bardziej tutaj... jakby powiedzieć, zabrakło mi słowa, akurat teraz. A, tam. Tutaj widzę też jakąś dużą budowlę. O, masakra. Troszkę się napracowaliście. Muszę wam to przyznać, masakra po prostu. Ja bym, nie wiem, czy miałbym wytrwałość do zrobienia czegoś takiego. No my też mieliśmy takie momenty, gdzie po prostu nie dawaliśmy rady, już nam się odechciewało. Aha. W ogóle tutaj budować. Tutaj kapie nam z sufit. No, rzeczywiście. Tam możecie zobaczyć statek. Aha, masz włączony ten trochę... czy masz na normal, tak, włączony? Tak, ja widzę statek normalnie i tak dalej. Jest okej. Okay. No, w sumie rzeczywiście klimatyczny też ten statek. Widać, że nawiązuje do architektury właśnie tamtejszych czasów. Także no, fajnie, fajnie, naprawdę. Postaraliście się, żeby zdać tą lekcję z historii, że tak powiem. Widać to, no, że kurczę, to było sprawdzane gdzieś tam. Jeszcze polecimy do statku, tylko takiego innego jeszcze. Mm-hmm. Co to nam piesek tańczy? No, widzę tam właśnie, jakaś impreza jest. Dobra. Idziemy do innego portu, tam po prostu... będzie o wiele większy statek. Okej. No dobra. W sumie to nie wiem, czemu taki wielki zrobiliśmy ten statek, no ale to bardziej też będzie nawiązywał do wojska. No rozumiem. Też będzie w stylu coś takiego jakby przewożenie wojsk stamtąd. Dobrze widzę w ogóle? Dobrze. Tak, no, dobrze. Wiesz, przebudowanie takich budowli, szczególnie historycznych, to fajnie jest też pokazać potęgę militarną tego wszystkiego, nie? Jeśli takowa istnieje, nie? Także... No rzeczywiście też fajna rzecz, jak się coś takiego robi. No rzeczywiście, masakrycznie duży ten statek. No i tak, możemy tam nawet na niego polecieć tam. No dobra, taki galeon bardziej. Dobra, coś tu lecę. Okej. Okay, tutaj niestety tak to puste w środku, no ale niestety patrzyliśmy na zdjęcia, to niezbyt tutaj było coś posadzane. Zawsze wiesz, można dorobić jakieś skrzynie, coś takiego, nie? Tutaj, gdzieś. Jakby wam się chciało gdzieś tam kiedyś coś jeszcze udoskonalać, to ewentualnie coś tam, jakieś rzeczy można wrzucić, nie? Żeby pokazać, że ten statek też przewoził jakieś tam konkretne rzeczy. Ale już teraz jest bardzo fajnie. No i tak, to może zejdziemy na dół. Okej. Okay. Gdzie tu jest zejście? Tu. Aha. Okej. Okay. Tutaj mam schodzić, tak? Dobra. Tak. O, a tutaj widzę jakieś łóżka. Czyli w sumie statek spełnia też wszelkie swoje funkcje, jakie ma spełniać, także no nieźle, nieźle. To muszę przyznać. Proszę. To tak... legowiska po prostu dla tych żołnierzy po prostu z rzymskich. No rozumiem. Tam także są takie... już trochę w innym stylu budowane. No rozumiem, dobra. Bardziej jest udoskonalone niż tutaj. Okej. Okay. A tutaj widzę też jakieś drzwiczki chyba, czy mi się wydaje. Nie, no jest tutaj coś. A tutaj z kolei jakieś skrzynki są, czyli pewnie jakiś magazyn. Tak. Dobra, okej. To co, może pokażesz jeszcze tutaj resztę z tego statku i my potem wyjdziemy ewentualnie na górę i się pożegnamy, bo widzę, że już czas nam się powoli kończy. I tak jak mówiłem, odsyłam was też do konkursu kolegów. Czy on już się pojawił, jakaś zapowiedź, coś takiego? Jeszcze nie. No to będziecie musieli w jakiś sposób po prostu śledzić kanał, nie wiem, zasubskrybować coś takiego, żeby po prostu dostawać informacje o ewentualnym konkursie, żeby zobaczyć, bo naprawdę warto zobaczyć coś takiego. To znaczy, prawdopodobnie właśnie wyjdzie już dzisiaj może, no dzisiaj, to znaczy z mojego punktu widzenia, prawda? Nagrywamy to w niedzielę jakby co, ale myślę, że odcinek pojawi się w tygodniu, tak w środę, coś takiego. No tak, a ja prawdopodobnie jeszcze wcześniej wrzucę odcinek z po prostu z naszym nagraniem bez komentarza głosowego. Aha, okej, okay, dobra. No w porządku, tu widzę jakieś doki, coś takiego. Tak, i tam jeszcze, jak widzisz, jest coś w stylu takiego, że po prostu budynki, nie budynki, tylko statki, które są jeszcze w budowie. No, to jest stocznia, nie? Całkiem fajna rzecz. Tak, właśnie. Tutaj też, jak widzicie, kilka takich malutkich statków zrobiliśmy, jakby przewozowych z miejsca do miejsca.
No, rozumiem. Dobra. To już tutaj zakończymy gdzieś. Nie wiem, gdzie możemy zakończyć. Tutaj może przy tym statku, który tutaj się buduje, rozumiem. O, tutaj gdzieś. No, może z widokiem tak na ten statek gdzieś tutaj. O, tutaj widać idealnie ten statek w sumie z poziomu tego portu. No dobra, cóż, dziękuję wam za oglądanie. Ze mną był Dawid i pokazywał nam Rzym, który budował wraz z Semtekiem i Petrosem. A my wam, cóż, dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na kanał kolegów, żeby zobaczyć po prostu jak ta budowla będzie się posuwać, bo myślę, że to jeszcze nie jest koniec tego, co tutaj chłopaki chcą nam pokazać. Mam rację? Tak, tak, masz rację. Tu będzie jeszcze, jak pewnie zauważyłeś, to jeszcze nie jest dokończone. No ale to już niebawem już będzie wszystko na swoim miejscu. Okej, dobra. To jeszcze raz wam dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłości. No, na razie.